Siemanko, środa rano, a czy nie takie rano, bo jakaś 10 godzina. Fuh. Wczoraj powiem wam, że nie miałem siły nawet, żeby włączyć kamerkę, rozładowała mi się. Przychodziłem do sklepu kilka razy, ale mnie but zaczął obcierać. Wiecie, jak to jest nieprzyjemne, nie wiem co z tym zrobić. Patrzcie na stan moich butów. Tak, nie są czyste. No i a co najlepsze, byłem tak zmęczony, że nie mogłem zasnąć. No nie wiedziałem co już robić. Czytać mi się nie chciało. Siedziałem w telefonie, aż w końcu zasnąłem. Uff. Miałem wczoraj iść spotkać się w knajpie z Polakami i Filipińczykiem, ale w sumie jak przyszedłem do domu, to powiedziałem nie, nie mam sił na nic. Poszedłem tylko po piwo, którego nie wypiłem w końcu. Wypiłem dwie fanty wczoraj, bo tak potrzebowałem cukru strasznie. No, ale dzisiaj mam zakwasy. W bucie coś mi zaczęło obcierać. Obawiam się, że to nie w bucie wcale, bo w bucie szukałem punktu, który mógłby odpowiadać za ból, ale wszystko jest elegancko, tak jak w prawym, bo to w lewym mnie obciera. I po prostu sobie natarłem i cały czas podrażniam ten punkt. No nie wiem, zobaczymy za chwilę. Nie wiem, czy wam mówiłem, że się wymeldowałem już z guest house'u. I panie, cisnę teraz do centrum. Plan jest taki, ogólnie no cały czas jest duże zachmurzenie, nie? I tak jak wam mówiłem, że pójdę pieszo do Użguli, nie pójdę. Dlaczego? Dlatego, że zajęłoby mi to około 3 dni. Pogoda cały czas jest niepewna, cały czas jest pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. I postanowiłem, że jeżeli nie znajdę teraz marszrutki, czyli takiego busika do Użguli, który mnie tam zawiezie, to po prostu jadę z Mesti. Bo chodzenie po szlakach jest spoko, ale jednak gdy z każdej strony otacza cię mgła i mało widać, no to trochę traci to wszystko urok. No i właśnie idę do centrum zapytać się, czy marszrutka jakaś do Użguli będzie jechała. To jest mało prawdopodobne, bo one jeżdżą rzadko, często po prostu wynajmuje się jeepy, płaci się słone siano za to, żeby tam zawiózł do Użguli. No nic, jak się nie uda, to mam plan B. Dzisiaj na niego wpadłem. Wrócę do Cugdidi busikiem. Z Cugdidi pojadę do Tbilisi. O kurde. Z Tbilisi pojadę do Kazbegi. Tam będę pociągiem dzisiaj z Tbilisi do Tbilisi o 22 ileś, tam 30 chyba, czyli byłbym czwartku na piątek w Kazbegi. Tam bym sobie odwiedził tą świątynię. I też się przemieszczam, bo po lepszą pogodę się przemieszczam, szczerze mówiąc. No wrócić tu już raczej nie wrócę. Wtedy z Kazbegi, w sumie piątek. To nie wiem, może? Nie. Już tu nie wrócę, bo to jest zbyt czasochłonne. Dużo czasu się traci na dojazd tutaj. Bo trzeba dojechać do Cugdidi, co zajmuje jakieś tam 2 godziny. Później z Cugdidi do Mesti to zajmuje jakieś 4,5 godziny. Czyli 6,5 godziny w jedną stronę. Około 6 tam godzin. To jest 12 godzin.
w dwie strony. To jest za dużo, nie mogę tu już wrócić nawet. Chociaż, no nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy czy uda mi się w ogóle dojechać do Łużguli. A jak nie, no to wtedy jedziemy do Tbilisi. I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely too. Then arrive around. Cześć, spotkałem ludzi, takich ładnych. Monikę, Kasię i Andrzeja, pomachajcie do kamery. Oh, great. Zaraz będziemy wcinać jedzonko. Andrzej jest z Brazylii. Okay, thank you very much. So, no, także... Zaraz będziesz jadł chinkali. Tak, zaraz po raz pierwszy w życiu. Będę jadł chinkali, nie wiedziałem co to jest, ale już mi wytłumaczyli. Dobra. Cześć. Alright, it's recording. Course, yeah. Thank you. So this one is from... Będziemy z Andrzejem pić czacze w tej chwili. Cheers! Zdrowie! Zdrowie! Ej, dobre! This is good! Bardzo dobrze! Nie wiem, gdzie to się obsługuje. This is better than Polish vodka! And stronger! Ja jestem pijany. Tak. Zjedliśmy i teraz pożegnaliśmy się z Andrzejem i z Moniką. Oni pojechali sobie już pociągiem. A my mamy pociąg dopiero o 22.15. I pałętamy się po tym zadupiu. Idziemy zwiedzać centrum miasta. Tak, to jest właśnie centrum miasta. Patrzcie, jesteśmy w centrum miasta. Tu jest nasz guest house. Jesteśmy gdzieś w dupie. Napiliśmy się czaczy i wina. Ja już jestem trochę pijany. Dzień dobry, chcielibyśmy pokój na jedną noc. Wszystko jest. Oh fuck. Ej, nie ma w takim miejscu. Nie. Nie to działa. To można gdzieś zejść. I kiedyś był psychiatryk, tak myślę. Jakie tu małe drzwiczki są, Kasia, ej. Tu krasnale mieszkały. Jest woda? Jak myślisz? Nie ma. Ale ogólnie te posiedzenia mnie obrzydzają. To takie na małysza. Tyle papierów. Ciekawe czy spłuczka działa. Ktoś tam jest zajęty.
Otwarte? Zaryglowane. Ale te drzwi są dosyć świeże jeszcze. Klamka taka mała. Może ktoś tam jest. Unbelievable, to jest prąd. Oh fuck. Ej, jestem w szoku, ci powiem. Safe, bez kitu, ej. Jezu, jakbyśmy znaleźli $1, to ja bym dzwonił do pracy, że nie przychodzę już. Jak co? Mówię, że jakbyśmy znaleźli to $1,000,000, to bym do pracy od razu dzwonił. $1,000,000. Ej, bez kitu, to jest zamknięte. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A tam palenki? Kurde. Ale fajna miejscówka. Jak twoje imię? Okej. Skolka stoi. Skolka stoi? W Polsce 800 zł, czyli moment. Ja liczę na euro, nie wiem. 1200 lari w Polsce. Przyjął nas pan policjant, bo byliśmy w takim opuszczonym budynku i zapytał się, czy nie chcielibyśmy wejść do ciepłego pomieszczenia. I siedzimy sobie w ciepłym pomieszczeniu. Ze słoneczkiem. Pan policjant jest bardzo przyjazny. Okej. Niedawno przyjął nas policjant do pomieszczenia w budynku, w którym myśleliśmy, że nie ma żadnego pomieszczenia, w którym jest ciepło czy coś, i w ogóle przyjął nas. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę, na ile potrafiliśmy. Do pewnego momentu było bardzo miło, ale w pewnym momencie wyciągnął pałkę, taką drewnianą czy plastikową, i zrobił się mocny zamęt i w sumie nie wiedzieliśmy, co robić, i wtedy zaproponowałem dla Kasi, może chodźmy, a ten policjant zachowywał się dosyć dziwnie, nie wiem, może ja jestem mocno podejrzliwy i nie wiem, bo pytał się mnie troszkę wcześniej, co pan chyba jest bogaty, pan chyba ma pieniądze, bla bla bla, i sobie tak pomyślałem, kurwa, chce nas okraść, pobić i okraść. Po czym wychodzę i nie ma kamery, po czym nie ma aparatu. Właśnie, Kasia, bo zostawiliśmy ogólnie wszystkie rzeczy na zewnątrz i Kasia zauważyła, że nie ma aparatu, no ale jednak aparat po prostu spadł na ziemię. No ale nie sprawdzałem sobie. Nie wiem, może moje podejrzenia wcale były nieuzasadnione. Kasia mówi, że trochę przesadzam. Nie wiem, ale wolałem dmuchać na zimno i po prostu się stamtąd zmyliśmy. Ten policjant nie był w porzo, ale cały czas, jak nas odprowadzał, to z tą pałką przechadzał. Ale w sumie co tam mieliśmy tutaj robić? Właśnie. Tak, mój język się skończył. Dlatego idziemy teraz w miasto, mamy jeszcze 2 godziny. Nie jest jakoś super zimno, także spoko. Ale ogólnie super dziwne przeżycie. Bo weszliśmy do ogrodu botanicznego, nie spodziewając się jakiegoś żadnego budynku, a tam był opuszczony budynek. W wolnym czasie przychodzi policjant i proponuje nam ciepłe pomieszczenie.
I wodę. Tak. I od pewnego czasu zaczyna się zachowywać super zimno. Dlatego nas już tam nie ma. Idziemy gdzieś dalej, gdzie jest trochę bezpiecznie. Po przygodach z policjantem, że jesteśmy w restauracji z Kasią. Kasia poszła w tej chwili do ojejku. Już mi się go wykręci troszeczkę. Pozwoliłem sobie zapalić papierosa. Patrz, jaką piękną potrawę dostałem. To jest gruziński ser z mięsem. Z mięsem takim specjalnym mięskiem. Jezu, jak to pięknie wygląda. Podane w pięknym półmisku. Kasia gliniana chyba, nie? Mi się wydaje, że to jest glina. Może być. Pięknie pachnie, ale Kasia niestety ze mną nie zje. Będę musiał poradzić sobie z tym wszystkim sam. Dasz radę. Chyba, że jakieś sera skubne. O! Marcheweczki. Marcheweczki. No to spróbujmy. Sytuacja wygląda następująco. Jedziemy pociągiem do Tbilisi. Pociąg nocny będzie jechał 8 godzin. I tak, ja mam bilet w pierwszej klasie. Kasia kupiła w trzeciej. I przy wejściu do każdego wagonu stała pani, sprawdzała bilety, ale powiedziała nam, że jak już wejdziemy do pociągu, to bez problemu możemy przejść tam bliżej siebie. Ja mam bilet w pierwszej klasie, ale siedzi ze mną dziadek, nie chce mi się tam siedzieć. Zauważyłem, że jeden przedział jest wolny. W ogóle jaki kozak, są leżanki normalnie, wszystko cieplutko, fajnie podświetlone. Ale idę do Kasi, musimy się napić. Słuchaj. Musimy się napić jakieś wideczki czy coś. Котре двери? Вот эти вот проходные двери закрывайте, пожалуйста. Ага. Вон туда, когда пойдешь, вот. Ага. А это полиция прошла, не закрыла. Прикрывай. Тут окей, холодно. Окей, добре. Тебе идти в конец еще мой и два вагона. Еще два вагона? Кроме этого, и два. Окей. Вместе с моим три вагона пройти, потом к вам, она там будет. Добре. Bardzo miła pani właśnie ta, która na początku mówiła, że w ogóle wszystko jest puste. Także tak. Pani chyba myśli, że... Proszę? Wagon. Wagon, wagon. Wagon? 13? Bilet. A ja idę do dziewuszki. Do dziewuszki. Tuda, tuda. Aha, tuda. Dawaj. Spasiba. Jeszcze jeden wagon. A to są już puszarki. Puszarki czteroosobowe. Tu jej nie ma.
siedziałem tu, a tu trzecia klasa, tu w ogóle. Najpierw kuszetki są dwuosobowe, później są czteroosobowe, a później zmienia się na coś takiego. Co? Masakra, ja mam taką kulturalną, dwuosobową, wiesz, z jakimś dziadkiem siedzę, a w ogóle są takie, że w ogóle nikogo nie ma, nie? I że można sobie wejść normalnie, bez problemu. Murena. To kamera. Musi kamerare. Kamera musi. I na ściskami na żale ciebie. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Co z tym jest, proszę? Nie, rusulicy. Paruski zdaj. Trochu ty. Ukraiński. Ukrainy. Ukraina znowu się właśnie. Rusulia. Gdzie żyjesz? Nie, odkuda? Ja z Polski. O, bo ja nie wiem. Mogę wywalić Polsce. Właśnie, ale na morze nie wiem, gdzie ja Polsce. Z Polski. Morzu? Sagaszwili u ciebie? Sagaszwili. Buł. Sagaszwili buł u Polski. Ja tak poważnie, było tak głośno po tym pociągu, o Jezu. Skidraliśmy się w tym przedziale nie dla nas, ale na szczęście nikt nie wchodził. Było dosyć wygodnie, szczerze mówiąc. Ale trochę mi się dłużyło, bo się budziłem często. Kasia mówiła, że spała dobrze. No. Ustawiliśmy budzik. Znaczy, Kasia ustawiła budzik. I słyszałem taki dźwięk pyk-pyk. No tak odruchowo, po jakimś czasie spojrzałem na zegarek, patrzę 6:44. A my o 6:30 mieliśmy przyjazd. I Kasia wstała i już przyjechaliśmy, nie? Szybko się ogarnęliśmy. Wyszliśmy do ten, na zewnątrz, do Kazbegi. Także dzisiejszy dzień też będzie ciekawy. Mam nadzieję, bo wczoraj się był. Trochę się podpiłem wczoraj, muszę przyznać. Dobra. Trzymajcie się. Jest ciekawy. Jestem zmęczony trochę. Mamy ogarnięty marszutę ogarniętą do Kazbegi. Jesteśmy teraz na takim bazarku. Popatrzcie, jakie piękne rzeczy tutaj są. Zaraz fujcie. Patrzcie, jakie piękne rzeczy. Bierzemy dwa, które bierzemy? Ja nie wiem, poleć mi coś, bo ja nie mam pojęcia. To się je też z tym? Na co, ja to jadę w Armenii. Czy to się tylko tą skórkę obiera i nie, środek je? Całe. Aha, okej. Okay. Może obejdźmy kawałek, co? Mhm. A ja i tak. Moment. To wrócimy tutaj na pewno. A coś do picia jeszcze by się przydało. A winogronka są. Że nie z głównej stacji. Chlebek. Świeżutki chlebek. O, ja będę chciał to. To będzie pyszne. Proszę. Od razu patrzą, że kupują, turyści kupują, nie kupują.
Ale powiem ci, że zdecydowanie bardziej tutaj górsko się czuję niż w Mestii. No, jakoś tak. Widziałeś po drodze ten Dajaluri resort? Nie. Narciarski? Chyba spałem wtedy. Patrzcie, jak to wygląda, wszystko piękne. Niesamowite. Zaraz wam pokażę Kazbek. No jest. Jest coś pięknego. Coś pięknego. Ale tu zimno jest. Ile stawiasz? 8 stopni? No miało być 5, nie? Dym leci z buzi, to znaczy, że zimno. Jaki? Dobra, patrzcie na Kazbek. Taraaa! Turu, turu, turu. Piękny, co? Fizga! Kiedyś ty przyjadę tutaj i zdobędę tą górę. Kiedyś? Tak jak było opisane w naszym artykule. Powiem wam, że takiego widoku jeszcze z hostelu nigdy nie miałem. Patrzcie, jaki jest widok z balkonu. Przecież to jest jakiś fucking awesome. Po prostu niesamowite. Tak, lubię to słowo. Niesamowite. Poszukując map i trekkingowych tras, wpadliśmy na pomysł, w sumie to Kasia wpadła na ten pomysł. Ja bym na niego nie wpadł. Żebyśmy weszli na... Tak, dokładnie. Troszkę zrzucam już odpowiedzialność na Kasię. Nie, żartuję. I okazało się, że możliwe jest, żebyśmy weszli na lodowiec i do takiego... Jak się nazywa? Jak? Na schronisko po prostu. To schronisko na wysokości 3600 tam ileś metrów. Jest też opcja, żebyśmy doszli do Czarnego Krzyża na wysokość 3900 metrów. Wypożyczyliśmy raki. Ja musiałem wypożyczyć buty, bo moje nie są dostosowane do raków. Do tego kijki. Także osprzęt mamy. Teraz idziemy zrobić jakieś zakupy, idziemy na jakiś obiad. No, ale do końca w sumie chyba nie jesteśmy jeszcze przekonani, chyba do końca nie wiemy, co robimy. Mamy zdjęcie mapy. Tak, i to tyle. Będziemy klimat w schronisku, ma być tam na tej wysokości minus 5 stopni. A, jeszcze idziemy wypożyczyć śpiwory, bo Kasia ma śpiwór, ale temperatura, wytrzymałość tego śpiwora nie jest wystarczająca. Bo jestem dorosłym. Wysportowanym na jeden mężczyznę? Tak, dokładnie. No i wypożyczymy śpiwory. Będziemy się... Idziemy gdzieś dzisiaj jeszcze? No na razie pogoda jest do kitu. Także jak pogoda się nie poprawi, to będziemy przygotowywać się mentalnie. Jak się trochę poprawi, to i... To i fizycznie. Właśnie zjedliśmy śniadanko. Słucham? Tak, dziękuję. Już nie chcę. Ogólnie śniadania są tak obfite, że Kasia pakuje nam wszystko na drogę, co można, bo wszystkiego nie można niestety, bo na przykład frytków nie damy nam spakować, a do tego mokrego bokażana, który jest niedobry dla mnie. A tu jeszcze może ser damy radę, czy się rozpadnie raczej. Nie chcesz go zjeść? No w sumie może jeszcze wcisnę. Tu jest kawałek sera. Ale właśnie nie powiedziałem wam, co wyszło. Kasia wchodzi za lodowiec, ja wchodzę tylko do lodowca. Wypożyczyła sobie kurtkę, jeszcze raz wypożyczyła raki. W ogóle pan z wypożyczalni na pewno miał nas dość. No, o 8 rano spotykamy się z kolegami, z Francuzami i idziemy do góry. Z Wielczykiem. Tak? Ja myślałem, że to 3 Francuzów jest. Nie, jest. Ten, który ma taką ciągłą karnację jak Izrael. Okay. A właśnie wczoraj się zdziwiłem, bo jeden drugiego pytał o imię. Myślałem, że oni wszyscy się znają.
Nikt się nie zna, nikt nie wie, jaki kto ma poziom, zaraz się wszystko okaże. Tak, tak, to wystarczy tam, wiesz, 30 minut, nie? Sorry, I'm not going. Wyszliśmy z domu, spakowani, przygotowani. Idziemy na spotkanie ludziom z zagranicy. Ludziom z gór. W ogóle bardzo dużo śniegu spadło w nocy. Zaraz będziecie widzieć. No wczoraj na 3000 gdzieś się zaczynał, nie? No a teraz patrz, on się zaczyna na 2300. O sakraj. Który artykuł? Nie. Ty idziesz po pierwsze tylko na ten, do... Jezu, jak ja się nieraz nie mogę, wiesz, się pultam, jak mówię. Idziesz tylko do schroniska. A tam była mowa o ludziach, którzy wspinali się na kazbek bez przygotowania, no, ale większego. Czytałam tam kawałkami tam. Także idziemy. Jesteśmy za kościołem. Kasia gdzieś troszeczkę z tyłu, ją boli Achilles. Ale trasa jest dosyć łatwa. Nie ma takich stromych podejść jak na Kuruldi. Grupa międzynarodowa. Fajnie się idzie. To jest trochę mgły. Zobaczcie, jak to wygląda. No tutaj jest trochę mniej. Miejmy nadzieję, że przejdę, żeby na widoki ładnie jest. Jest widok na kazbek? Chyba tak. Ramadari, 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 Ramadari,
Zaczyna się robić trochę ciężej. Pełno kamieni, śnieg. Widzę, idą ludzie. Przed. Śnieg jest dość świeży. Dość grzęski. Więc idzie spoko. Ja niestety musiałem się odłączyć od grupy, jeżeli chcę wejść na lodowiec, bo nie będę miał zbyt dużo czasu, żeby wrócić. To jest bardzo ważne. Zaczyna się śnieg. Jeszcze widzę, że ludzie nie mają raków. Także spoko. Niedługo 3000. Pogoda jest co najmniej kozacka. Zatrzymała się ekspedycja. Muszę zadzwonić do Kasi, zapytać się, co się dzieje. Odłączyliśmy się trochę. I make movie. Huh? I make movie. Okay, okay. Odłączyliśmy się troszeczkę od grupy. Jesteśmy na wysokości 2970 metrów. A to tak około. Bardzo ciepło. Czwórka się odłączyła. My idziemy z Antonem. Anton, where are you from? That's me. From France. From France, yes. From France. Okay. What city? Lyon. Lyon, okay. Yeah. near Lyon are mountains? Yeah, kind of. Okay, yes, okay. Yes. What are you doing in Lyon? I was working in Lyon. And actually, I'm from the French Alps. French Alps, okay. There are mountains there. Yes. Beautiful. Beautiful, yeah, mountains. Beautiful. Did you worry in Grand Paradiso, maybe? No, never. It's Italy? Very close, it's very near. Very, very close. Yeah, but I've never been there. Oh. Have you been there? Yes, yes. It's beautiful. Yeah, beautiful. Excellent. What do you say to your camera? Hmm? So what kind of movie do you This is for my compass, for my people, for okay, my family. Yeah, okay, yeah, okay. I said where I am. What I'm feeling now, you know. Cool. And do you send them like at the evening? No. I make two, three big movies. Oh, okay. And then you. And I will send this on YouTube and okay. Facebook. Okay. You know? Yeah. Maybe. Okay. See you later. Jesteśmy na 3000, już myślę, że ponad. Jesteśmy właśnie w pierwszym obozie. Oh. Do you think he's here? Yeah, I think so. Okay. People left their garbage. Whoa. Yeah, that's whoa. To jest pierwszy obóz, przy którym ludzie sobie śpią i później idą wyżej, aż po sam kazbek. Wow, that's disgusting! Wow! Patrzcie, ile śmieci ludzie zostawili. To jest obrzydliwe. Sometimes people are disgusting, you know? Often. Often, yes. I agree. Yeah, come on. And that's a lot of garbage then. A lot of. Oh, yeah. What is this? I don't know. Maybe this is electricity. Hmm? Maybe this is electricity. Maybe this is? Electricity. Oh, yeah. It could be. Mm-hmm. Come on. How do you feel?
talk to my fans. I didn't have fans. Hey fans. I have fans. Yeah, feeling good. We are going quite well. Like what? 3 hours? Well, a bit more, and we climbed already like 1,005. No, 1,200-1,300 meters. Yes, high. Yes. So we're getting very good. Okay. Idziemy dalej. You have like a YouTube channel? Yes, but take a look. Co za widoki, co? Wow. Jest dobrze. Tam jest lodowiec. Tam jest jęzor lodowca. Po tym lodowcu będziemy się przemieszczać. Na ten widok. Fucking beautiful. Zbliżamy się do lodowca. Niedawno zrobiliśmy przystanek na jedzenie. Zjedliśmy. Idziemy dalej. Jesteśmy na wysokości 3200. Lodowiec tuż. Tak więc część grupy przechodzi przez lodowiec. Część wraca. Czyli ja i Anton. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Ale powiedzieliśmy sobie z Antonem, że do godziny 15 idziemy z nimi. Jest godzina. No to jest 13:30. Czyli mamy jeszcze półtorej godziny. Czyli na lodowiec zdążymy wejść. Na pewno nie zdążymy go przejść. Coraz zimniej. Tym wyżej, tym pogoda. No, patrzcie, bardzo się zamgliło. Nie zdziwiłbym się, jakby zaraz zaczął padać deszcz. Śnieg, przepraszam. A widoki są niesamowite. Tam w oddali, pewnie tego nie widzicie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tam w oddali widać monaster. Ojejku, jesteśmy daleko. Jesteśmy bardzo daleko ogólnie. Bardzo fajnie, że można z góry w ogóle widzieć, gdzie szliśmy wcześniej. Zrobić kuszkusz. Nigdy w życiu nie stałem na lodowcu. Prawdziwe do zdarzenia. To będzie mi pierwszy raz. It will be my first time. Dobra, trochę odłączyłem się od grupy. Za chwilę. Szybciej trochę przyszedłem pod lodowiec. To co widzicie ze sobą. To jest lodowiec. No co jest, psina? Co jest? A tu mam psa przewodnika. Proszę bardzo. To mój pies przewodnik. Przyszedł z nami od 2200 gdzieś z nami jest. Wcześniej był inny, ale zrezygnował. No widzę tutaj ślady, że po lodowcu dzisiaj już ktoś szedł. Nie wygląda tutaj zbyt efektownie, ale uwierzcie, że jak wejdziemy na górę, to będzie robił wrażenie. Nie, psina? Nie widzę jeszcze grupy. Zaczynają się chmury takie bardzo, bardzo
ciemne zbierać. Burzowe, znaczy burzowe. Śniegowe bym powiedział, nie wiem, nie znam się, ale wydaje mi się, że to są chmury śniegowe. Ale ciepło. I powiem wam, że chyba zaczynam odczuwać trochę wysokość. Wow. Jesteśmy na jakieś 3300. 200-300. Nie jest takie super dużo, ale się powoli czuć. Właśnie zaczęliśmy wchodzić na lodowiec. Jakieś 30 minut wracam. Nie mogę iść wyżej. Trzy, cztery, myślę. Wow, powiem wam, że chyba odczuwam skutki wysokości. Ponieważ zaczyna mnie głowa boleć, zaczynam czuć się słabo. Ja zaraz wracam z lodowca. Tu macie kardek, którego nie widać. Wow. A mi się w głowie kręci po polu. Słownie 15 minut wracam. Sytuacja wygląda następująco. Podłączyłem się wśród grupy, wracam z lodowca. Felix odradzał mi powrót, dlatego że chmury burzowe bardzo szybko schodzą na dół. Popatrzcie, ja jeszcze jestem na lodowcu, a dosłownie 5 minut z niego zejdę. Zaczyna padać śnieg. Jest coraz zimniej, także nie wiem, czy to było zbyt rozsądne, żebym wracał, ale też nie byłoby rozsądne, gdybym poszedł z nimi. Obydwie opcje trochę słabe, dlatego że się nie przygotowałem, nie wziąłem śpiworu, nic, no nic, wracam, będę starał się iść jak najszybciej, najważniejsze, żeby zejść z wyższych partii gór. Mogę dojść, mogę być na dole, przecież jak będzie już ciemno, tam nie jest niebezpiecznie. Bardzo szybko zmienia się. Chmury burzowe bardzo szybko zasłoniły krajobraz. Śnieg zaczyna padać coraz mocniej. Jest coraz zimniej. Zdecydowanie mrozem ciśnie. Oni poszli wyżej, życzę im powodzenia. Przez lodowiec zostało im jakieś pewnie jakoś może niecała godzina. Jest to dosyć łatwy lodowiec, bo nie jest stromy. Także oni mieli raki, ja nie miałem raków. Wcale mi potrzebne nie były. Ale znowu ryzykuję wracając. O tej porze. Jest godzina 15, mam 4 godziny na powrót. Około 12-13 km. To do góry. Nie wiem, jak to buty, ale na razie nie czuję zimna w butach. Jest przewodnik, za mną wraca. Wierny cały czas. Wschodzenie idzie dosyć szybko, bo mam widok na Kazbegi, czyli zostało mi pewnie jakieś 3 godziny marszu. Nie, może nawet nie, bo schodzi się naprawdę przyjemnie. Co ja chciałem wam powiedzieć? Patrzcie na mojego podróża, towarzysza. Cały czas jest przy mnie. Dołączył do nas, jak wchodziliśmy, byliśmy gdzieś w połowie drogi. Nakarmiliśmy go z Antonem. I tak, jak ja się odłączyłem od grupy, oni poszli wyżej. Ja zacząłem schodzić, jak cały czas towarzysz zimnoj.
Sytuacja wygląda tak, że już dawno powinienem być w Glückstraudzie, ale oczywiście zatrzymałem się na chill. Pojadłem ciastka, porobiłem foty. No i kurde, zrobiło się ciemno. 18.53. Mam tam jakieś 20 minut jeszcze drogi. Zaraz będę się przed las. Ale to jest tam agent. Kurka. Ale sobie odpocząłem tu. To głowa przestała boleć. Wam powiem. Z tego miejsca, w którym byłem 5 minut temu, rozciąga się tak piękny widok na góry, tylko nie na te góry, w których ja byłem, tylko po drugiej stronie jakby miasta. Też czterotysięczniki, nie wszystkie, ale większość. I po prostu całe takie pasmo gór rozmierzonych i na dole miasto. Masakra.